Zakazany owoc odcinek 449 i 450. Yildiz udaje przed Doganem, że ma chłopaka. Selim ma kochankę, to Handan. Odcinek 449. Streszczenie. Właściciel kwiaciarni mówi Kumri, że odkąd ją zatrudnił, sprzedaż spadła do zera. Dziewczyna postanawia sama wykupić wszystkie kwiaty. Stojąc przed kwiaciarnią, prawie zostaje zauważona przez przejeżdżającego ojca. Dogan przyjeżdża do szpitala. W pomieszczeniu ochrony Ender pokazuje mu nagranie, na którym widać wchodzącego do szpitala Emira. Yildiz zastawiła na mnie pułapkę, oznajmia kobieta. Jakimś sposobem dowiedziała się, że przyszłam zrobić badania. Wysłała Emira, by podmienił wyniki, przez co miałam wyjść w twoich oczach na kłamcę. W ten sposób chciała doprowadzić do naszego rozstania. To niemożliwe, mówi Dogan. A jednak to zrobiła. Przed chwilą przeszłam badanie, nie jestem w żadnej ciąży. Wyniki zostały sfałszowane. Emir to zrobił. Chcieli, żebyś pomyślał, że jestem taka sama jak Hilal. Teraz widzisz, jaką złą osobą jest Yildiz. Gdybym myślała nawet 40 lat, coś takiego nie przyszłoby mi do głowy. Tym razem posunęła się za daleko. Zgadza się, musisz porozmawiać z nią i jasno dać jej do zrozumienia, by więcej ze mną nie zadzierała. Ja też jestem kobietą, jestem matką, nie może tak bawić się moimi uczuciami. Prosto ze szpitala Dogan udaje się do domu Yildiz. Jakiego rodzaju osobą jesteś? Pyta mężczyzna, posyłając byłej żonie pogardliwe spojrzenie. Dlaczego denerwujesz moją żonę? Czy wiesz, w jakim stanie jest teraz Ender? Nic dziwnego, że przeżywa rozczarowanie, skoro jej plan się nie powiódł. O jakim planie mówisz? Jak możesz ranić drugą kobietę, wykorzystując jej pragnienie macierzyństwa? Ender chciała poddać się zabiegowi in vitro w tajemnicy przed tobą. Jej plan nie powiódł się i dlatego jest zdenerwowana. Zamiast wierzyć we wszystko, co mówi Ender, lepiej posłuchaj mnie. Ostrzegam cię, zostaw nas w spokoju, mówi stanowczo Dogan. W przeciwnym razie osoby, które zatrudniasz do swoich planów, będą smutne. Na przykład Emir. Aha, więc Ender jest aniołem, który zawsze mówi prawdę, a ja jestem tą złą? Dokładnie tak. Jesteśmy małżeństwem, jesteśmy szczęśliwi i kochamy się, zaakceptuj to. Dobrze, Romeo. Pozdrów swoją Julię. Przestań być o nas zazdrosna, zajmij się swoim życiem. Nie jestem o nikogo zazdrosna. Mam swojego ukochanego. Tak, jestem pewien, że masz, potwierdza Dogan, choć wcale w to nie wierzy. Powiedzieć ci coś? Zamiast dawać mi tak długie instrukcje, powstrzymaj własną zazdrość.
Nie obchodzi mnie, czy masz chłopaka, czy nie. Jak powiedziałem, jestem żonaty i szczęśliwy, czy to jasne? Tak, bardzo dobrze zrozumiałam. Życzę ci szczęścia. Skończyłeś? Jeśli zrozumiałaś, co powiedziałem, to tak. Zostaw nas w spokoju, to wszystko. Ender, przekonana, że skutecznie rozdzieliła Dogana i Yildiz, postanawia zerwać swoją współpracę z Handan. Nie zamierza jej dłużej pomagać w walce z Cainep. Yildiz jest wściekła, gdy widzi stojących na balkonie, wtulonych w siebie Dogana i Ender. Prosi Emira i Sedaya, by pomogli jej znaleźć przystojnego chłopaka, najlepiej modela. Dogan każe swojemu asystentowi śledzić Yildiz. Chce wiedzieć, czy jego była żona naprawdę się z kimś spotyka. Odcinek 450 Streszczenie, Handan każe Cemalowi dowiedzieć się czegoś o Cainep, co skompromituje ją w oczach Engina. Selim zwierza się przyjacielowi, że spotyka się z kimś innym poza Ezgi, Kumri. W tym czasie do kwiaciarni przychodzi młoda kobieta, która prosi o wysłanie kwiatów do szpitala. Dobrze, jaki numer sali? Pyta Kumri. Chcę wysłać kwiaty jednemu z lekarzy. Nazywa się Selim Avcioglu. Dlaczego? Córka Dogana kieruje na klientkę nieprzyjazne spojrzenie. Przepraszam, nie rozumiem. Czy twoje imię to Kanan? Pyta Kumri. Podczas wczorajszej kolacji zauważyła, że Selim otrzymał SMS od kogoś o tym imieniu. Nie, Emin. Dlaczego chcesz wysłać mu kwiaty? Jesteś jego pacjentką? Przepraszam, ale co cię to obchodzi? Jestem florystką. Muszę wiedzieć, do kogo kwiaty mają zostać wysłane i w jakim celu. Do kwiaciarni przychodzi mama klientki. Okazuje się, że to ona poprosiła córkę o zakup kwiatów dla troskliwego lekarza. Emin uznaje Kumri za wariatkę i wychodzi wraz z mamą, rezygnując z zakupu w tym miejscu. Yildiz przekazuje Doganowi córkę, mówiąc mu, że jedzie na randkę. Wsiada do samochodu, w którym znajduje się manekin. To właśnie model, którego obiecali załatwić jej Emir i Sedaj. Akcja przenosi się na plac zabaw, gdzie Dogan zabrał Yildizu. Mete zdaje mu relację ze śledzenia jego byłej żony. Jechałem za nią, oznajmia asystent. W środku był mężczyzna, który wyglądał jak posąg. Potem odniosłem wrażenie, że doszło między nimi do kłótni. Nie widziałem wyraźnie z powodu przyciemnionych szyb. Najdziwniejsze jest to, że pani Yildiz wyrwała temu mężczyźnie rękę. Mete, o czym ty mówisz? Dogan robi duże oczy, jakby słuchał jakichś niestworzonych opowieści. Wiem, że brzmi to głupio, ale tak było. Potem i tak zgubiłem ich z oczu. Od jak dawna nie spałeś? Pracujesz od rana do wieczora. Myślę, że powinieneś zrobić sobie dzień wolny. Idź do domu i odpocznij. Ender i Yildiz biorą udział w tym samym programie na żywo.
zasiadają w jury i oceniają kreacje ślubne uczestniczek. Jak nie trudno się domyślić, w swoich opiniach wyrażają zgoła odmienne zdania. Tymczasem Dogan spotyka się na kolacji z przyjacielem, któremu wyznaje, że wciąż kocha Yildiz. Nie ma jednak nadziei, by ponownie mogli być razem. Nazajutrz Kumri mówi Kanerowi, że przemyślała sobie wszystko i chce powiedzieć Selimowi prawdę. Brat Ender popiera ją w tej decyzji. Dziewczyna jedzie do szpitala, na miejscu dowiaduje się, że doktor Selim dziś nie pracuje. Akcja przenosi się do domu lekarza. Widzimy kobietę w sukience nocnej, która zeskakuje z łóżka, by zanieść dzwoniący telefon Selimowi, który właśnie wyszedł spod prysznica. Dzwoni do ciebie jakaś Ezgi, oznajmia kobieta, którą okazuje się Handan. Czy mama i córka dowiedzą się, że spotykają się z tym samym mężczyzną?